Cześć, znowu jesteśmy na ogrodzie. Ukopaliśmy sobie koszyk ziemniaków z tego tutaj kawałka. Czerwonych. Słoneczniki mamy już takie. No, ukopaliśmy. No i tak, mam nadzieję, że starczy, bo skoro taki kawałek jest na koszyk, to trochę robota głupiego będzie, ale miejmy nadzieję. Tutaj aksamitki sobie już kwitną. Słonecznik z każdym dniem większy. Już jest mojej wysokości. O. Pyk. Jaki pająk. No i tak. Tutaj cebula. Tu cukrowa. To się trochę jeszcze położyło, ale dobrze, że nie całkiem. No, rzodkiewkę żeśmy jeszcze bardziej przerzedzili. No, a to się tak pokładło. O, możemy w sumie jeszcze trochę urwać. Bo w przyszłym tygodniu to ona już będzie kwitła. O, i co tutaj? No, ładna jest, nie ma co narzekać. O, i tak, można by jeszcze, nie wiem, czy raz posiać, ale chyba już nie. O. Pyk. Takie już są. Zaraz ich tu popkręcamy. Bierzemy. Ogórki już kwitną. O. Pięknie. Już się rozłożyły. O. Tutaj nasza marchewka. Buraki. Buraki już duże. Tutaj mamy koperek, coś ten. Tu w koszyku właśnie mam czerwone ziemniaki. O, i 5 takich niewielkich cukiń. Ziemniaki są dość duże. Tutaj mamy cebulę. Troszkę cebuli. Zwykłej, tej czerwonej, cukrowej i wszystkiej po trochu. I tutaj mamy rzodkiewkę. O, marchewka jest tutaj rzadko, tam gęściej. O. Tutaj nasze buraki. Liście mają ładne. Tak oto wygląda. Tutaj mamy 2 pory. 1 drugi, 4 selery. Ale starczy. No, tą rzodkiewkę możemy teraz w sumie już weźmiemy ją, popkręcamy, żeby nie ten. Dobra, troszkę popkręcamy, by liści się pozbyć. O. O. Takie ładniejsze tylko. O, i tak. I się wyrzucimy na kompost.
i już oberwaliśmy. Troszkę tutaj dorzucimy. O. I już mamy nasze rzutkiewki załatwione. To te listki wyrzucimy. Tak wyglądają nasze cukinie. O. Tutaj mamy chrzan w cukinii. Nowe zawiązki. Tak wygląda sytuacja w namiocie. O, tak. Gorąco jest, ale o, już takie mamy ładne pomidory. O. Grono takie ładne. Tutaj jakiś taki niski, a ten taki żółknięty, ale może być. Tutaj trochę kopru. Mało, ale zawsze coś. No i tak, pomidory, much pełno. Oj. Tak. Nasze zabezpieczenie, żeby sarny nie zjadały, się sprawdza, bo sarny przychodzą. No, marchewka. Buraki mogą być. Zaraz może pójdzie coś w korzeń, będą grubsze, ładniejsze. O. Marchewka. Tutaj mamy cebulę. Taką ładniejszą to już żeśmy wzięli. O, widzicie, jaka zawiązka ogórka. Za niedługo może będą owoce. Chwast trzeba oczywiście wyrwać. O kurczak, a siedzi? Zaraz to wyniesiemy. O, taka nasza cebula. A czerwona też ładna. Wszystkie są w miarę dobre. Nasz słonecznik, który przerasta powoli człowieka. Ziemniaki. Już żeśmy wykopali kawałek. A, jest jak jest. Tutaj pietruszka. O. Jakaś taka licha, ale jest. To najważniejsze. Tu buraczki. Nawet dosyć ładnie to wygląda. Obok piękna marchewka. O. Już idzie w korzeń ładnie burak. Tutaj. Mam nadzieję, że widzicie. No tutaj mamy jeszcze buraki. Taki rząd jak marchewki. Ze 20 metrów. Nie, no przesadzam 20, nie. Ale z 10 na pewno. Tu nasze ładne rzodkiewki. Aj, cukinia, ziemniaki i ładna cebula, taka akurat. Oj, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nasze ogórki. Było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.